debata zeszłoroczna, która była zaczątkiem tego, co się w tej chwili dzieje, takiego networkingu komunikacji naukowej, pokazała, że ludzie potrzebują się wymieniać opiniami, potrzebują pokazywać różne punkty widzenia i jest coraz szersze grono w tym otoczeniu społeczno-gospodarczym, które potrzebuje z nami jako z naukowcami rozmawiać o nauce i działać wspólnie. Mylona jest promocja z popularyzacją i z komunikowaniem. Wobec tego tutaj rozmawiamy już w takim trybie roboczym z ludźmi, no niezmiernie, użyję słowa kolokwialnego, niezmiernie fajnymi, którzy popularyzują naukę w sposób bardzo interesujący, a tu wymieniają się doświadczeniami i próbują zbudować ramy dla wspólnego działania. Dyskutowaliśmy o tym, co można zrobić, aby spowodować, że więcej naukowców będzie współpracować z biznesem. I wypracowaliśmy kilka rekomendacji, które naszym zdaniem mogą spowodować, że ten proces będzie płynniejszy. Mamy znakomicie działające Centrum Popularyzacji Nauki. To jest centrum, które stara się zachęcić naszych naukowców, ale też i młode osoby do tego, żeby pokazać naukę społeczeństwu, pokazać ludziom w różnym wieku. Myślę, że nie trzeba ich zbytnio zachęcać, dlatego że nasi nauczyciele, akademicy, nasi naukowcy mają swoje pasje i chcą się tymi pasjami dzielić.